I ja go nie widziałem, ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Mało tego, on był tak wtedy taki marysieńki słowiczek, bo to gdzieś na początku jego kariery. On potem wyrósł, bo tam zrobił, no tak. A ja nie miałem nic z tym wspólnego, ani ze mną się nie podzielili, ani grosza mi nie dali. Więc, panie, ja patrzyłem, jak w takich sprawach u łaskawień, to patrzyłem, kto tam podpisał. I tam było parę klechów i innych, no to ja też brałem, no bo przecież nie znałem, nie miałem pojęcia. A musiałem, mało tego, mi mówiono tak, panie, jak nie ułaskawimy, to oni nam zabiorą ludzi, bo tam są etaty do iluś, do roboty. Jak nie ma tyle podpisów, tyle ułaskawień, to znaczy, że za dużo ludzi jest i zwalniają, zabierają pieniądze. Więc musiałem podpisywać, ale nie miałem żadnego pojęcia, co to jest, jak to jest. To musiało być wcześniej przygotowane przez wielu ludzi. I dopiero przychodziło do mnie, gotowe i podpisać. A ja patrzyłem na to właśnie, kto tam jest. I on, człowiek musiał mieć dużo księży, bo ja bym nie podpisał. A ja na księży jednak, ja im wtedy wierzyłem, bo teraz to mniej wiesz, ale... Teraz mniej. Nie no, ten Rydzyk mnie załatwił kompletnie. Mi się do kościoła nie chce chodzić przez Rydzyka. Tylko, że chodzimy do Pana Boga, nie do Krechów. No to są nauczyciele. No. Więc ja chodzę, ale już smak mam coraz gorszy. Łaskawy Pan koło. Nie pamiętam nikogo. Z tego powodu nie. Żaden. Nie. Czytam listę. Nie, że nie wiem. No, patrzyłem, co to jest, kto podpisał. Jak mówię, klechy były, to ja podpisywałem.